to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś historia i dewiza życiowa, którą zaczerpnęłam od Sadhguru, indyjskiego mistyka, jogina i autora. Bardzo mi się spodobała, więc przedstawię ją w takiej formie jak sam mistrz. Jedna z życiowych podstaw, takich dewiz życiowych jest taka, żeby żyć tak, żeby wszyscy się cieszyli, że żyją z Tobą, a kiedy umrzesz, żeby wszyscy tęsknili za Tobą. I pokazuje to w sposób bardzo przewrotny pewna historia. Pewna żona postanowiła sprawdzić męża, ponieważ ją trochę zdenerwował tego dnia i ugotowała zupę. Do zupy dosypała 5 łyżek chili. I kiedy tak zamieszała, to poszła, postawiła wrzącą zupę przed mężem, taka w oczekiwaniu, co się wydarzy. Mąż wtedy czytał gazetę i nie zwrócił uwagi, więc ona mówi: zupa jest gotowa. Mąż nadal czyta gazetę. Zupa jest gotowa. Mąż czyta gazetę i nie zwraca na to uwagi. W końcu trochę się zaniepokoiła i mówi: to ja może sprawdzę tą zupę, czy ona aby nie zwietrzała i czy ma taką moc, o jaką mi chodziło. I kiedy wzięła łyżkę zupy, łyżka zupa eksplodowała w jej buzi, pojawiły się łzy, zaczęła płakać. Wtedy on odchylił gazetę i spytał się, co się stało. Ona mówi: wiesz, w zeszłym roku umarła moja mama i ona bardzo lubiła tę zupę. I kiedy tak dzisiaj przygotowywałam tą zupę, to sobie przypomniałam o mamusi i tak się wzruszyło. No nic. Mężczyzna wziął i dalej zaczął czytać gazetę. Ale czytał gazetę i całą łyżkę zupy włożył sobie do ust. Wtedy zupa w jego ustach eksplodowała jak dynamit. Oczy zaszły łzami, a ona zapytała: czy ty też się wzruszyłeś śmiercią mojej matki? A on stwierdził: nie, nie wzruszyłem się śmiercią twojej matki, bo to dobra kobieta była. Natomiast ty nadal tu jesteś. I ta historia ma być dowodem na to, co jest ważnego w życiu. Żyj tak, żeby ludzie byli szczęśliwi z Tobą, a kiedy umrzesz, żeby tęsknili za Tobą. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.